przyszliście, bo to jest dowód wiary, zwycięstwo. Dzięki wam wielkie za te trudne miesiące roboty, którą wykonaliśmy wszyscy. Dziękuję za pełne zaangażowanie, mobilizację. Dziękuję przede wszystkim też Jarkowi Rabczęce, Kaśce Matliczak, Maćkowi Kupajowi, Arkowi Baranowskiemu, a wszystkim, którzy się angażowali tak naprawdę bardzo mocno. Andrzej i Maciek Andrzej, właśnie. Tak. Jeszcze Andrzej, który... Ale Maciek, który gdzieś mi zginął. Dzięki wielkie za tę robotę i dzięki za całemu sztabowi. I tu proszę o gromkie oklaski. Szczególnie też dziękuję bardzo. Grzesiu Balak, który pomagał, i to naprawdę Robert Acenowski, który zrobił wielką robotę. Też wielkie dziękuję. Położyli się do tej roboty, dziękuję. I to jest coś wspaniałego i mam nadzieję, że rano będą też tak samo wyniki, bo to wiecie, to jest zawsze taki... No, lepsze. Dobra, tego się trzymajmy. Posłuchajmy Donalda, żeby nie było, że mu zabrałem mikrofon. Można powiedzieć, że w końcu opozycja przejmie władzę i przywrócimy praworządność, przywrócimy prawa kobiet, przywrócimy należny szacunek nauczycielom, policji. To naprawdę Polacy na to oczekiwali. Gdy rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach z ludźmi, Polacy chcieli, żeby wrócił stabilny poziom rządu, żeby zakończyć też całe takie szczucie Polaków na Polaków. Że trzeba rozliczyć te afery, które są teraz, i pojednać Polaków. Myślę, że to jest najważniejsze zadanie nowej ekipy. Właśnie wiele ludzi mówi o tym, żeby rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość, i przypominają, że kiedy była okazja ileś lat temu, to tego nie zrobiliście. Czyli co, będziecie teraz rozliczać faktycznie? Myślę, że teraz jest to absolutnie inna sytuacja. To było po krótszym etapie, było mimo wszystko mniej tych afer, no teraz jest tego bardzo dużo i myślę, że prokuratorzy będą mieli bardzo dużo materiału. Zaskoczyła frekwencja? Tak, frekwencja jest dużym zaskoczeniem, ale poczekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wygląda to na bardzo, bardzo dużą mobilizację Polaków. I co, pierwsze 100 dni, 100 konkretów? Coś będziecie po kolei robić? Od czego zaczniecie? Poczekajmy na pierwsze posiedzenie, na powołanie rządu, ale oczywiście 100 konkretów cały czas obowiązuje. To dla pana jako posła, co jest priorytetem? Jakie ustawy na początku? Jedne, dwie chociaż, żeby podać. W moim obszarze oczywiście to najważniejsze, którym się zajmuję, oczywiście jest przywracanie praworządności. Ale też i prawa kobiet są szalenie istotne, podwyżka dla nauczycieli, to są te rzeczy, które będziemy robić na pewno na początku.